zaraz się przypalimy, ale czy będzie zaleczka tu, czy gdzieś tam w niebie. Daje się, może być nie, pani koło, nie ma siły, bo cię mogę obiecać, będzie zmęczony. Niektórzy mówią, że mają dwie lewe ręce, bo ja dam mi dwie prawe. Ale jako taki urodzony Majku przydałaby się faktycznie dwie lewe. Ma się bawić dystansem, bo zajebiście dobrze czujesz dystans, dobra. Więc jak ktoś cię atakuje, sobie odchodzi, że jakbyś chciała podejść, to masz to zrobić w ułamku sekundy, okej? Over! Over! Jedziesz, jedziesz! Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, dobry wieczór. Ostatnimi czasy towarzyszy nam seria akcji charytatywnych, ale chyba śmiało mogę powiedzieć, że im więcej, tym lepiej. Właściwie nigdy nie miałem najmniejszych oporów do tego, aby brać udział. Nigdy właściwie chyba nie trzeba mnie dwa razy do czegoś takiego namawiać, zapraszać. Także za każdym razem, kiedy mam wolną chwilę, zaznaczam, zdarza się to wyjątkowo rzadko, to zazwyczaj, to zawsze jestem. Mówię o liczbie mnogiej, o akcjach charytatywnych, choć nie wiem tak naprawdę w jakiej kolejności będziemy publikować filmy, ale chyba wiem, bo nadchodzi pomalutku dzień 12 listopada, dzisiaj mamy 10 listopada, jutro Dzień Niepodległości. 12 listopada oficjalnie publikujemy film z naszego ostatniego wypadu do Poznania, gdzie kręciliśmy wraz z firmą Crux Different akcję charytatywną o nazwie Piesku Lawonogą. Jak sama nazwa mówi, akcja to służy pieskom. Zbieramy pieniążki na sprzęt rehabilitacyjny dla piesków, którym wydarzyły się jakieś nieszczęsne wypadki w życiu, no i mają problemy z chodzeniem, różne inne perypetie. Piesku Lawonogą, oczywiście w całej akcji promujemy przede wszystkim koszulki, które są na sprzedaż, i te pieniążki są przekierowane właśnie na ten cel pomocy pieskom. W tej chwili znajdujemy się na Biznes Boxing Lidze i nie wiem, która to już jest edycja, bo chyba już wykracza ponad dłonie palce dwóch rąk. Także świetna impreza, świetna inicjatywa, nie jestem tutaj po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy mam swojego zawodnika, ale po raz pierwszy mam swoich dwóch zawodników. Jeden mój kolega Robert Danielski, który oczywiście totalnie amatorsko się tym zajmuje. Jest to też gala przeznaczona właśnie dla amatorów. I druga to jest Weronika Podres, to jest taka moja zawodniczka. I tutaj śmiało mogę powiedzieć, że jeszcze amatorka, ale z takimi dużymi aspiracjami na karierę zawodową. Naprawdę duży, bardzo duży talent. Chyba będzie to jej pierwsza walka bokserska. Weronika, pomimo że jest bardzo dobrym kopaczem, to również bardzo, bardzo dobrze boksuje i będzie miała dzisiaj okazję pokazać swoje umiejętności. Wiem, że się tym absolutnie jara, bo widziałem, że zaprosiła swoich znajomych, swoją rodzinę dla młodej dziewczyny. To jest na pewno duże wyzwanie, duże wydarzenie, żeby wziąć udział w takiej, powiedzmy, gali zawodowej, gdzie są światła, muzyka, oprawa, świetny klimat. W ogóle o co chodzi w samej gali? Pomiędzy samymi walkami jest zebrana cała masa asortymentów, które będą do licytacji na każdym stoliku VIP-owskim. Między innymi taki, jaki również przypadł nam. Jest cała lista tych rzeczy, które będą listowane. No jest taki, powiedzmy, najważniejszy, może nie najważniejszych, ale między innymi widziałem z takich, które najbardziej mi przypadły do gustu. Koszulka Roberta Lewandowskiego, chyba rękawice z podpisem Tysona Fury'ego, także naprawdę jest parę fajnych gadżetów dla koneserów sportu walki. Fajna atmosfera, słuszny cel, także właściwie grzechem byłoby w tym wszystkim tutaj nie brać udziału. No i przy okazji emocje, no bo faktycznie nieważny jest poziom sportowy, choć momentami naprawdę wygląda ciekawie, ale powiedzmy sobie też uczciwie, nie każda walka. Także co, właściwie zapraszam was wszystkich na materiał z tej imprezy, zapraszam was wszystkich do tego, abyście brali aktywnie udział w akcjach charytatywnych, tak? Pewnie jeszcze później coś dopowiem. Myślę, że gdzieś tam tutaj również Łukasz, czyli kameraman nasz, zaplecza, nagra mniej więcej, jak wygląda cały backstage, jak wygląda szatnia, rozrzewka, jak wyglądają pokrótce niektóre walki, a my się chyba najbardziej obszernie zobaczymy też walki moich zawodników. Trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że plamy nie dadzą. Wynik co prawda w tym wypadku akurat nie jest najważniejszy, ale dla spełnienia pewnych aspiracji sportowych myślę, że będzie to ukoronowanie tego wieczoru. Trochę chłodno, także co, wracajmy, bo jestem kosior, jestem twardy, hardy, ale żebym się, nie daj Boże, nie przeziębił, także co, wracamy do środka i relacjonujemy ich drodze. Dzisiaj w tym ringu zobaczycie 36 prawdziwych wojowników i wojowniczych. Przedtem 18 emocjonujących i elektryzujących starć, a wszystko to, jak wiemy, w dobrej sprawie. Panie i panowie, witam! We'll be right back.
Państwo. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Palimy, ale czy będzie zaleczka tu, czy gdzieś tam nie będzie. Dla jej się może być nie panikował, że nie ma siły, bo cię mogę obiecać, że będzie zmęczony i będzie ciężko. Dla jej, żebyś nie panikował, bo zmęczenie się pojawi. Nie traktuj tego jak wiesz, akcent, że coś wypadło pod kontroli, bo ja ci mówię, że będzie zmęczony, okej? Okay? Nas to prosto, dobra, luźniutko. Ale żeby to było jak najmniejsze zmęczenie, to już nawet że sobie bijesz ciosy, luźno, wypuszczasz powietrze, nie spinasz mi się, luźniutko lewy. Tak, raz na lewy, sam lewy, chodź. Sam lewy, tak, luźniutko, hop, tam, tak, bardzo dobrze. Hop, tak, panie pchać ciosu, tylko wracają, trzy, hop, hop, hop. Tak, pamiętaj, pchać się bardziej przód niż do boku, cztery. Hop, świetnie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, bardzo dobrze. Ja przejdę, spokojnie. Taki właśnie numer w stylu Pay, dał dwie prawe rękawice. Może chciał dobrze, bo się mówi, że niektórzy mają dwie... Zresztą to byłyby nici. Niektórzy mówią, że mają dwie lewe ręce, Pay, a dał mi dwie prawe. Ale jako taki urodzony Majku przydałaby się faktycznie dwie lewe. Anioł! Ale będziemy tutaj testować. Stąpię tam Johna Rozika, nie? Anioł, ty dobrze, na... Ty na grąbę, człowieku. Dżomy, ty nie zadziałaś się... Reakcja, reakcja, Pay, k***a, wiesz. Tak, pół. Najgorzej, nie? Aż krup pokój. Teraz nie przyjdzie za badę. Aha, może kopię. Kamera, my nagrałeś to? Nagrałeś to? Strzeliło go. Strzeliło, nie? Gdzie tam była sama taka sytuacja, że tak samo... Na Bawelu. Na Bawelu. Kopnij, 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 dawaj, tam wystawiłeś łokieć. Ciągle kiedyś było parę miesięcy temu przed Tyżowskiem, czy koło. Mówiłem tak, kopnij, kopnij, no śmiało kopnij, wiesz, przystaw, wiesz. Kopnij, kurwa, ja mówię. Ja się nie ruszaj, bo ja bym cię tak czysto, gdyby się ruszyłeś. Kopnij, kopnij, tak w kolana, że ja bym... Bo się ruszyłeś. Się lekko, wiesz. Bo się nie ruszać, tak? A ruszyłeś się? Nie wiem, czy ruszyłem, ale kurwa, ja wiem. Dostałem grubą kopa w kolano. Króciutkie podsumowanie. Nie wiem, czy w moim wykonaniu króciutkie jest w ogóle możliwe, ale spróbuję, bo musimy za chwileczkę wracać, bo jest zimno, to ja wcześniej powiedziałem, żebym się nie przeziębił. Mój zawodnik, Robert Anielski, ksywa Angel, dał radę. W ogóle muszę powiedzieć, że tak naprawdę to jest jego drugi start na tej amatorskiej tutaj lidze boksu. I przed jego drugim startem byłem dużo spokojniejszy, przed tym właśnie, czyli tym drugim, czyli tym starciem byłem spokojniejszy niż przed pierwszym.
Może nie dlatego, że tak ciężko sobie nie trenował, ale powiedzmy, że był w trochę lepszej dyspozycji, że mimo wszystko się kilka razy częściej złapaliśmy na wspólne treningi. Mieliśmy swoje założenia taktyczne, walczył z Mańkutem, także było parę akcji przygotowanych właśnie takich na to, co choruję, co uwielbiam, czyli na reakcje, ale tych reakcji nie były to bardzo potrzebne, bo ten rywal spodziewaliśmy się, zerwie się do ataku, a się do ataku zwyczajnie nie zerwał, więc po pierwszej rundzie powiedziałem, słuchaj, ta walka może pod pełną kontrolą, właściwie to ty narzuciłeś swój rytm walki, swój styl walki. No i chcę, żeby go wykończył. Nie chcę się wydawać szczegóły techniczne tej walki, bo powiedzmy, że nie była to walka na najwyższym poziomie technicznym. Wszystkie te walki tutaj to nie jest ich celem, żeby tutaj zachwycały publiczność nad wyraz wysoką techniką. Ma dostarczać emocje, mają przede wszystkim te walki dostarczać emocje, duża ambicja, charakter walka. To przede wszystkim ma być na tych eventach zagwarantowane i ta walka również tego dostarczyła. Powiedzmy, że walczą tutaj za każdym razem tacy lokalni bohaterowie. Cały patent polega na tym, że przychodzą ludzie, którzy interesują się, którzy prowadzą najczęściej biznesy, jak sama nazwa mówi, Business Boxing Liga, czy też Business Boxing Polska. Bo chyba ta nazwa została co nieco zmodyfikowana. No i faktycznie biznesmeni trzymają się razem z innymi biznesmenami. Odbywają się pomiędzy walkami akcje charytatywne, przy których ludzie dobrze się bawią, wykładają pieniążki na słuszny cel. Także co, na chwilę obecną jesteśmy 1-0, mamy jeszcze drugą zawodniczkę, Weronikę Podrez, o której jeszcze wspomniałem wcześniej, że o tą walkę jest najspokojniejszy, ale żeby nie okazało się, że pycha kroczy przed upadkiem, także oczywiście chodzi o pełną koncentrację, nie zawalczy na swoim dobrym poziomie. W ogóle na temat Weroniki to ja zawsze się absolutnie podniecam, jaram się jej właściwie tutaj poziomem, którego jeszcze nie potrafi dobrze zaserwować publiczności, nie potrafi jeszcze dobrze na tyle sprzedać swoich umiejętności w ringu, ale wierzę w to, że każda kolejna walka będzie lepsza, że będzie taka turbo przełomowa, od której Weronika stanie się już taką lepszą zawodniczką forever. No, może to będzie taka walka, bo mimo, że są tutaj walki amatorów, to jest to również walczyć z inną zawodniczką, która zajmuje się, jeśli nie zawodowo, to na pewno z dużym zaangażowaniem sportowo. Ciekawa walka, powiedzmy taki prawie main event, bo ma 16 walkę na karcie, chyba trzecią od końca, czyli taki prawie main event. Także co, wracamy do środka, bo sporo się w środku dzieje. Bardzo mamy 2900, późno dołącza Pani do gry, ale cieszymy się, że Pani jest z nami. Masz się dobrze bawić, na pewnym luzie, na pewnym lajcie. Nie chcę Ci dawać jakichś kurwadów, żeby sobie okropić. Jestem przekonany, że jestem zajebiście poradzić, jak to właśnie nawet na pewnym lajcie, dobra? Mimo, że bardzo dobrze kopiesz, w ogóle Twój boksik się zupełnie, wiesz, nie martwię, okej? Okay? Chciałbym, żeby to była taka naprawdę, wiesz, tak kwintesencja Twojego dobrego boksu, wiesz. Co mi podeszło na luzie, żeby sobie nawet kurwa opuszczone ręce, dobra kiweczka, dobry balans, dobra opracowana noga, dobre czucie, dobra kiwka. I dobrze wiesz, że z tego balansu będziemy właśnie wychodzić z kontrami, okej? Okay? Masz się bawić dystansem, bo zajebiście dobrze czujesz dystans, dobra. Więc jak ktoś Cię atakuje, sobie odchodzi, że jakbyś chciała podejść, to masz to zrobić w ułamku sekundy, okej? Okay? Wiesz, że zawsze powtarzam, że chcę mieć aktywne skracanie dystansu. Z albo z unikami, albo z ciosami będziemy na różne sposoby to rozgrywać, dobra? Dobrze, do góry, doły. Dobrze, ciebie idziesz jak to złoto. Dobrze, łeeej, weszło. Krok dostanę.
zdecydowanie końcówka tego odcinka, bo już tracę głos, ale tracę głos właściwie nie może z odbytego tutaj czasu, tylko przede wszystkim z emocjonującej walki, jaką stoczyła Weronika. Weronika stoczyła najlepszą walkę na tej gali, pokazała swój duży kurs, zrobiła walkę na przełamanie, zmierzyła się z bardzo dobrą przeciwniczką, z rywalką. Wzięła walkę właściwie wczoraj, zaczynam kilka, trzy właściwie na dwa dni do tyłu. Także na stanie prostej, bez żadnego specjalnego przygotowania, na pełnym flow, na pełnym luzie. Ogarnęła to bardzo dobrze, zrobiła w ogóle fajny pokaz boksu, dobre show, właściwie opuszczone ręce, duży przegląd. Naprawdę z przyjemnością się to oglądało. Oczywiście, jak ja to mówię, dobre, bo było dobrze, dobre jest przeciwieństwem doskonałego. Także zawsze może być lepiej i do tego też tak razem z Weroniką podchodzimy. Ale gratulacje dla zawodniczki za świetną walkę, gratulacje dla organizatorów za kolejne udane, świetne przedsięwzięcie. Gratulacje dla wszystkich tutaj, którzy wzięli w tym udział, no bo wiadomo, że jest to praca zespołowa. Tyle ode mnie na dzisiaj, także co, widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie, siemanko.